Szczęść Boże. Szczęść Boże. Naszym dzisiejszym gościem Radia Palotti FM i telewizji Misericordia jest ksiądz Jan Jędraszek, palotyn, z wykształcenia filozof, wykładowca wyższego seminarium duchownego Księży Palotynów w Ołtarzewie. Na co dzień posługujący w Centrum Animacji Misyjnej w Konstancinie. Księże, czym jest Centrum Animacji Misyjnej? To piękny dom rekolekcyjny i konferencyjny zarazem. Ma już 25 lat swojej działalności. I od wielu lat prowadzimy tam różnego rodzaju rekolekcje, a najpiękniejszą i najbardziej znaną od 10 lat są rekolekcje z postem Daniela. To nie jedyna działalność, bo tak jak się wspomniał, różnego rodzaju są rekolekcje, czy oprócz postu Daniela możemy na coś jeszcze zaprosić. Możemy zaprosić na piękny wypoczynek w naszym domu, bo jest w naszym domu przepiękny przepiękny zespół basenowo-rekreacyjny. Odbywają się różnego typu szkolenia, grupy przyjeżdżają ze swoim też programem. Mieliśmy też swego czasu rekolekcje rodzinne. Staramy się odpowiadać na te zapotrzebowania, które akurat najbardziej są. Potrzebne. Paletyń z Konstancina zdecydowanie najbardziej są znani z postu Daniela. Czym są te rekolekcje z postem Daniela i czym się różnią od, nie wiem, jakiejś innej formy diety? Bo, bo rzeczywiście jest taka moda w ostatnim czasie na odchudzanie się. Czy poza Daniela to jest tylko odchudzanie, czy coś więcej? W ogóle to jest arcy ciekawa sprawa, ponieważ dla wielu osób, nawet przyjeżdżających do nas w pierwszych dwóch, trzech dniach, Wydaje mi się, że to, to jest jakieś takie coś egzotyczne, bo tak. Rekolekcje kojarzą się najczęściej wiernemu w Polsce z jakimś kościołem, zimną ławką. Najczęściej to w Wielkim Pości, czy w Adwencie, to są rekolekcje. Idzie się do kościoła po to, żeby wysłuchać nauki rekolekcyjnej. Potem przystąpi do sakramentu pokuty. Tymczasem to są zupełnie inne rekolekcje. Rekolekcje, gdzie, które przeżywa się w grupie, mamy rekolekcje dziesięciodniowe, mamy też siedmiodniowe, trzydniowe. I istota tych rekolekcji polega na tym, że w ciągu tych dni, według wskazań biblijnych, przeżywamy cały wątek duchowy i żywieniowy. Rekolekcje te są oparte o zapis z, ze Starego Testamentu, z Księgi Daniela, pierwszy rozdział Księgi Daniela. Znajdujemy tam zapis, jak po dostaniu się do niewoli babilońskiej, część młodzieńców izraelskich pod wodzą, można by tak powiedzieć, Daniela proroka, Odmówiła spożywania takich tych sutych, mięsnych i nie tylko tłustych potraw królewskich ze stołu królewskiego, a poprosili o spożywanie tylko warzyw i owoców. Tam jest to napisane Jarzyny, prawda, w, w oryginale. I ta propozycja biblijna sięga aż do dziś. Tam pierwszy rozdział kończy się tak, że po upływie tych 10 dni wygląd tych właśnie poszczących jest lepszy i zdrowszy od innych młodzieńców, którzy spożywali te potrawy królewskie. Innymi słowy, wracając do pytania, rekolekcje z postem różnią się tym od jakichkolwiek innych sposobów oczyszczania czy detoksu, których właśnie, jak tutaj stało wspomniane, jest bardzo dużo na rynku, ponieważ jest to, to jest czas podjęty dla głębszych celów duchowych, to z motywów religijnych. Post jest w. Wyższą, chciałoby się powiedzieć, formą diety, gdzie ja podejmuję to samo ograniczenie, rezygnuję z pewnych posiłków, które niejako by mi się może nawet i słusznie należały, ale rezygnuję z nich dla czegoś więcej. Daniel z towarzyszami, tym chciałbym jakby podsumować, podejmuje ten post dla Boga, bo chce być wierny zapisom prawa mojżeszowego. Które bardzo mocno precyzowały, że ma nie być spożywana chociażby wieprzowina, jakieś tłuste rzeczy itd. No to robi w wymiarze duchowym. Podejmuje post z pobudek duchowych. Czyli post Daniela e, ma ten element i duchowy, i cielesny. Tak, tam przeplota się kilka wątków każdego dnia. Tak jest program ułożony, że on, on to wszystko obejmuje. Jest wątek duchowy, i w tym wątku duchowym zaczynamy rano modlitwami. Potem jest konferencja biblijna, duchowa, jest możliwość adoracji osobistej, całe popołudnie jest Wystawienie Świętego Sakramentu, gdzie można wrócić do treści z konferencji biblijnej. Wieczorem, wieczorem jest msza święta przeżywana, czy czasem rano, w zależności od tego, czy, czy może wypada jakaś uroczystość, czy święto, czy w, czy w połowie dnia. Jest bardzo dużo modlitwy, więc w tym, wypa w tym wypadku yy, od tej strony jest też właśnie opieka bardzo mocna, duchowa nas, kapłanów. Jest wątek żywieniowy i za to są odpowiedzialne panie dietetyczki, które podpowiadają, co jeść, dlaczego, tłumaczą, są specjalne wykłady. Jest cały wątek medyczny, jest na każdym turnusie przez cały czas obecność lekarza, jest to taka obecność konsultacyjno-interwencyjna, gdyby się coś działo, ale bardzo rzadko coś się dzieje. I obecność też pani pielęgniarki. I ostatni wątek, to jest wątek ruchowy. Bardzo dużo się na tych rekolekcjach człowiek rusza. Mamy zespół basenowy, basenowo-rekreacyjny, chodzimy z kijkami, jeździmy rowerami, mamy siłownię, Siłownie. siłownię wewnętrzną, zewnętrzną. My czasem tak się śmiejemy w naszym takim rozumieniu, że to są rekolekcje Daniela, to są rekolekcje w duchu i rekolekcje w ruchu. A więc trzeba bardzo dużo się tam... I wtedy ten efekt... Odnowy całości i ducha i ciała jest przepiękny. Niektórych to może tak przestraszać, zwłaszcza tych, którzy mają nadmiar kilogramów, że no właśnie trzeba się ruszać. Czy to jest straszne doświadczenie, czy no właśnie ci, którzy, którzy mają problem z ruszaniem się, bo przeważnie mają taki siedzący tryb pracy, taka zmiana to jest dla nich mocny szok? Może to... na początku rzeczywiście da się zaobserwować taką trochę no ociężałość, prawda? Jeśli prowadzimy taki styl życia siedząco-stojący no to te początki bywają trudne, ale już po kilku dniach, gdy człowiek kilka kilogramów zrzuci, łapie jakąś taką nową energię do życia, w ogóle post powoduje w człowieku odblokowanie pewnych, pewnych energii. To jest niesamowite o tym będzie mowa, może jeszcze za chwilę o tym powiemy. W trakcie też sympozjum tam się dokonuje w człowieku bardzo ciekawy proces autofagii tak zwanej, czyli, czyli samo zjadania przez organizm niepotrzebnych rzeczy zdegenerowanych białek różnego typu, jakichś zalegających tłuszczów. No to jest tak przedziwne. I człowiek odzyskuje nową energię z tego, które, którą gdzieś tam miał, tylko inaczej poukładaną, plus no, nowa jakość życia się pojawia. No bo wiadomo, no, jeśli człowiek jest ociężały, nie może się wrapać po schodach, no to jak to planować prawda życie i cały dzień? A gdy potem się zaczyna jakoś tak lżej w życiu robić, z wielu powodów, to pojawiają się nowe plany, nowe pomysły, i wiele osób właśnie tak zmieniło sobie całkowicie swoje życie. Dziesięć lat trwa, trwają już te rekolekcje, z postem w tym roku jubileusz przeżywacie w Konstancinie. Ksiądz jest od samego początku. Wspomniał ksiądz o tym, że w księdze Daniela jest informacja o tym, że wygląd tych młodzieńców się zmienił. Czy ksiądz też obserwuje zmianę taką zewnętrzną, może też i wewnętrzną, uczestników tych rekolekcji? Tak. Nawet czasem humorystycznie zachęcam, żeby sobie zrobić zdjęcie pierwszego dnia, to sobie samemu gdzieś tam smartfonem, jakiś selfie i porównać siebie potem dziesiątego dnia. Efekty są niesamowite. Twarz pięknieje znikają różne przebarwienia, ciało się oczyszcza, inaczej funkcjonuje, skóra odzyskuje elastyczny, taki piękny wygląd. I czasem dziesiątego dnia, gdy przychodzimy na spotkanie kończące rekolekcję, i ludzie patrzą po sobie, to, to zauważają, jej, a my jesteśmy piękni. Tak, człowiek jest piękny, bo Pan Bóg go tak stworzył. Pan Jezus pościł 40 dni na pustyni. Czy te 10 to rzeczywiście wystarczy, czy, czy to nie jest za krótki czas? 10, liczba 10 w Biblii, i chyba dlatego to właśnie proponuje, proponuje prorok Daniel, to jest bardzo ciekawa cyfra. Proszę zobaczyć, że 10 przykazań mamy, prawda? 10 plag egipskich było. Dziesiątka ma ważną, ważne znaczenie, dlatego że jest to wystarczająco duża już, i tak podają to bibliści, liczba, żeby móc zobaczyć efekt po dziesięciu dniach, a nie jest to zbyt wiele, czy za dużo, żeby jakby nie popaść w, drugie, w drugą skrajność. Wydaje się, że dziesiątka jest jakąś taką właśnie, takim, takim rozsądnym środkiem, i dlatego Daniel. W pierwszym rozdziale prosi dokładnie o 10 dni. W tym roku też Centrum Animacji Misyjnej otrzymało wyróżnienie, certyfikat Instytutu Promocji Zdrowia pani dr Ewy Dąbrowskiej. Czym jest dla was to wyróżnienie? My z panią doktor Ewą Dąbrowską współpracujemy od samego początku naszych postów. Ona też u nas była w naszym domu. U samego początku tworzenia tych rekolekcji zawsze. Gdzieś tam z radością humorystycznie, że błogosławi nam dwiema rękami, bo jej marzeniem było zawsze, aby, aby post nie był tylko właśnie dietą, tylko aby był połączony z wątkiem duchowym. Zawsze powtarza, ileż można się odchudzać, ileż można się gdzieś tam szykować na wybieg jako model, prawda? Ona jest humorystycznie bardzo czasem nastawiona. Bardzo jej zależało na wątku duchowym. W związku z tym to jest, sama to powtarzała wielokrotnie, jest to takie też spełnienie jej, jej marzeń. A to ostatnie certyfikowanie to jest jeszcze zbliżenie naszej naszej współpracy. To oznacza, że nasz ośrodek został zatwierdzony, odwiedzony przez panią Dąbrowską kilka tygodni temu i zatwierdzony jako jeden z ośrodków, gdzie spełniamy wszystkie jej zalecenia, normy, wskazania i to w wymiarze żywieniowym i, i medycznym. Jest to dla nas oczywiście wyróżnienie, za które też pani doktor bardzo dziękujemy, a zarazem no, daje nam to też. Yy, Piękne pole oddziaływania właśnie w kooperacji też z panią doktorem Dąbrowską. Wspomnieliśmy, że w tym roku jubileusz dziesięciolecia. Z tej okazji też przygotowaliście sympozjum na początku września. Kogo będziecie gościć w Konstancinie w ramach tego sympozjum? Sympozjum odbędzie się w naszym domu w dniach 8-9 września. Tak od obiadu do obiadu jest przewidziane. I ono jest jakby odbiciem też zaproszeni goście. To echo tego, co się dokonywało przez te 10 dni, tych wszystkich najważniejszych wątków. Przede wszystkim wątek, wątek duchowy. Będzie zaproszona. Pani doktor habilitowana Barbara Strzałkowska z Instytutu Nauk Biblijnych z UKSW, hmm. która będzie mówiła o postach w Starym Testamencie. Post jak, w ogóle o postach, aby pokazać to na szerszej panoramie. Post jako wydarzenie wiary dla człowieka Starego Testamentu. Czym były posty? Jakie były rodzaje postów? Potem będzie, jak się Naumowicz, który będzie mówił o postach w Ewangelii i w tradycji Kościoła. A więc cała ta tradycja, którą przejęło chrześcijaństwo, i przepiękny wieczór, który też w programie umieściliśmy wieczór wytrwałych. Będą to nasze wspomnienia, świadectwa, ekipy, która była od początku, jak również os osób, które przeżywały post, będą takie swoiste świadectwo, dawały co, jak, jakie znaczenie dla nich post, w rekolekcje z postem, w, jak, jakie znaczenie miały. Natomiast następnego dnia w niedzielę będzie cały wątek medyczno-, też dietetyczny. Od rana będziemy gościć panią z wykładem, panią, samą panią dr Ewę Dąbrowską, hmm. która będzie mówiła o swoim właśnie doświadczeniu postów. To jest absolutnie nestorka tych rekolekcji w Polsce i, i tego, co nazywamy dzisiaj właśnie postem Daniela, czyli dietą dr Ewy Dąbrowskiej. Opowie o, o początkach tej diety, o tym, jak się tworzyła, jak ona sama do tego dochodziła przez wskutek różnych tam trudności, ona to wszystko opowiada, jak zaczynała sama kiedyś tam, jakiegoś hmm. pacjenta leczyć właśnie dietą marchewką. I drugi wykład będzie bardzo ciekawy e, pani profesor z Uniwersytetu Medycznego z Lublina, pani profesor Agnieszki Pedrycz Wieczorskiej na temat molekularnej, biochemiczne podstawy postu Daniela. A więc co się dokonuje w organizmie człowieka, gdy człowiek nazwijmy to, funduje sobie post. Czyli wchodzi w, nie, w świadome samoograniczanie się przyjmowania pożywienia z zewnątrz. Z, 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 następują bardzo ciekawe reakcje, w tym y, wspomniana już tu kilka minut temu y, autofagia, czyli samooczyszczanie, samo zdegenerowanych tkanek, zdegenerowanych białek w człowieku, co owocuje chudnięciem, a z drugiej strony odzyskaniem tego budulca na nowy. Organizm to wszystko mhm. wykorzystuje i przerabia. I dodam tylko, że to jest ta autofagia, to jest Nobel, nagroda Nobla sprzed dwóch lat. 2016 rok dla japońskiego naukowca właśnie za odkrycie i opisanie szersze tej autofagii. A więc mhm. te intuicje, to nas też ogromnie cieszy i raduje. Te intuicje, które pani Dąbrowska miała od zawsze, co najmniej 30 kilku lat, one są teraz potwierdzane potężnymi nagrodami, również nagrodami nobla. I właśnie tak to. O, o tym będzie nam opowiadała właśnie ta pani profesor. Oczywiście każdego dnia jest msza święta. Tak, żeby to wszystko właśnie w tym duchu modlitewnym, rekolekcyjnym przeżywać. Ten proces autofagi to jest rzeczywiście coś. Ciekawego. Nie wiem, na, nie jestem specjalistą. Mam nadzieję, że e, dowiemy się tego w trakcie sympozjum, ale nawet komórki rakowe bywają zjadane podczas takiego procesu oczyszczania się organizmu. Nie wiem, czy to jest prawdą, czy ksiądz tak. ma jakieś informacje na ten temat? Tak, pani Dąbrowska o tym bardzo szeroko mówi. W wielu miejscach to potwierdza, że wycofują się nowotwory. Tam jest kwestia wolnych rodników, bardzo skomplikowanych sytuacji, mm. gdzie wejście właśnie w, w post, powoduje wycofanie się wielu negatywnych zmian, odzyskiwanie zdrowia również na tym bardzo takim już no, dramatycznym poziomie. Natomiast te, te, te jak pani doktor Dobroska mówi, mniejsze choroby cywilizacyjne to się leczą niejako z marszu, jakieś tam cukrzyce, prawda, nadciśnienia, bo my sobie na to zapracowujemy przez lata naszym stylem życia, naszym odżywianiem. I gdy to wszystko się zaczyna zmieniać, to te negatywne zmiany też się wycofują. To jest przepiękne w poście, że wracamy do pewnej harmonii wewnętrznej, którą Pan Bóg zamierzył w akcie stworzenia. Właśnie, to jest ciekawe. To słowo harmonia tu jest chyba słowem klucz, ponieważ. No, Bóg stworzył nasze ciało tak pięknie i doskonale, że ono jest samo w stanie się leczyć. Tylko, że my czasem przez swoje właśnie złe zachowania blokujemy ten szpital wewnętrzny, który mamy w sobie. Więc, no właśnie, może. Myślę, że sympozjum będzie okazją do, do pogłębienia też i tych treści. Więc zapraszamy naszych widzów i słuchaczy na sympozjum. Jest jeszcze możliwość zapisania się? Tak, można się zapisać, dzwoniąc do nas. Do naszej recepcji wszystkie informacje tam można uzyskać. To w opisie tego filmu podamy numer telefonu i adres strony internetowej, bo myślę, że więcej informacji także na naszej na stronie internetowej www.postdaniela.pl wszystkie informacje też się znajdują. Mhm. Przy tej okazji, przy okazji sympozjum, jest także promocja książki Księdza Autorstwa. Czy ksiądz by mógł nam przybliżyć, co jest treścią tej najnowszej Księdza Publikacji? Było to wielkim pragnieniem mojego serca już od kilku lat, aby na podstawie doświadczeń, które jest mi dane przeżywać od 10 lat, pogłębić ten temat. Dlatego, że bardzo wiele mówi się, dieta Dąbrowskiej, detoks, oczyszczanie, odchudzanie, no, panuje w tych wymiarach dość czasem duży mętlik, taki pojęciowy. I chciałem pogłębić ten temat w oparciu o źródło biblijne. Skąd się tak naprawdę wziął ten post? O co chodziło Danielowi w związku z tym, Tytuł książki to Prorok Daniel miał rację. Nie tylko biblijne aspekty postu Daniela. W tej książce staram się dość szczegółowo i w sposób pogłębiony omówić kolejno cały pierwszy rozdział księgi Daniela, gdzie jest właśnie wierny zapis kontekstu powstania tego postu. I z wieloma odnośnikami do, do naszych doświadczeń. W książce też znajdują się świadectwa ludzi, którzy przeżywali u nas przez te 10 lat post, jakie to znaczenie miało dla nich, jak odzyskiwali zdrowie, nowe siły. Wiele osób zaczęło nową twórczość, zakładało firmy, zaczęło pisać wiersze, no, nowe, nowe energie, które, które w sobie odkryli. I starałem się to właśnie też ukazać w tej książce, że prorok Daniel miał rację i wtedy, że warto być wiernym Bogu w pogańskim środowisku, on się sprzeciwia i post jest, jest wyrazem wiary jego, że on się nie zgadza na, na odżywianie, niezgodne z prawem mojżeszowym naówczas i te same wskazania mają również zastosowanie dzisiaj, że nadal prorok ma rację, szczególnie w naszym takim za zaśmieconym świecie żywieniowym. To może jako ciekawostka, niektóre osoby po poście potem humorystycznie mówią, ale proszę księdza, ja wchodzę do sklepu i ja całe segmenty w sklepie mijam, bo nie wiem co kupić. Znaczy, nie kupię już tego. Mhm. Jakieś rzeczy przetworzone, jakieś tam chipsy, chrupki kolej i tak dalej. Tam nic nie ma dla mnie, dla mojego organizmu. Nie chcę go już zaśmiecać. Ja chcę żyć inaczej, chcę żyć zdrowo. To są takie, takie piękne momenty. I ta, ta książka jest, myślę, też wyrazem takiego, no może nie powiem hołdu, bo to bo zbyt może górnolotnie, ale wielkiego podziękowania dla osób, całej ekipy od początku. Przez te 10 lat dla wszystkich osób, które przewinęły się przez nasz post, tak ze strony prowadzących ekipy, bo było nas wielu, wiele osób, jak również tych tysięcy ludzi, które przeszły już przez nasze rekolekcje. Czy znajdziemy w tej książce także osobiste doświadczenie autora? Ksiądz 10 lat towarzyszy tym, którzy podejmują post, ale czy sam też skusił się na uczestnictwo w poście? Tak. Uczestniczyłem w poście wielokrotnie, nawet sobie chyba naliczyłem przez te 10 lat, ponad 20 na pewno takich 10 dniowych I jeden 40 dniowy też przeżyłem sobie na, 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 na sobie, aby też jakby doświadczyć tego. I oczywiście wszystko, co tam opisuje, jest prawdą. W niektórych miejscach odnoszę się też do swoich własnych doświadczeń. Czyli z własnego doświadczenia tak. poleca ksiądz post, czy rekolekcję z postem Daniela. Bardzo i bardzo serdecznie zapraszam do naszego domu, aby wziąć udział w rekolekcjach z postem Daniela. Przypominamy, że więcej informacji o sympozjum, bo na to sympozjum szczególnie zapraszamy w dniach 8 i 9 września do Konstancina Jeziorna. Zapraszamy także na stronę internetową, aby zapoznać się z ofertą rekolekcji z postem Daniela. Dziękuję za obecność w naszym studiu. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.